Dzień dobry. Zrobiłem takie małe zestawienie sobie. Tylko przeczytam je z kartki, bo no, wybaczcie, ale wszystkiego jakby nie mam w głowie. Nasze miesięczne wydatki, że tak powiem. 130 zł telewizja i internet. Tak jest załatwione, bo teściowa po prostu woli tą telewizję, a nie inną i tak miała w pakiecie. 700 zł płacimy za mieszkanie. 200 za szkołę, opłaty ogólnoszkolne przy córce. 140 albo 190 jest za PZU, za ubezpieczenie nas, mnie i żony, i chyba dziecko też jest pod to pociągnięte. I tu 25 zł za ubezpieczenie teściowej. Światło 100 zł, to jest przedzielone, wiem, że płaci się inaczej, ale miesięcznie mniej więcej wychodzi tyle. Stówa za tańce, żeby córka miała jakby zajęcie poszkolne. 200 płacę za telefony, nie całe 200, ale zaokrąglałem w górę. Za telefony plus internet, to jest 5 sztuk telefonów i internet światłowód. 3000 zł idzie na jedzenie, to są 3 kobiety, 2 dorosłe, 1 dziecko, no i ja. 1000 zł na używki. Używki, wliczamy w to papierosy, kawę, bo dziewczyny piją i takie inne rzeczy. Inni mogliby tu wliczyć na przykład alkohol i to za chwilę. 500 zł miesięcznie idzie na ubiór, czyli dziecko trzeba ubrać dla siebie, czasami coś, żeby mieć na tyłek co włożyć i takie inne rzeczy. Daje to razem 6095 zł z tego co tu widzę. To są miesięczne opłaty. I teraz tak, według postulatów, gdybym pracował w kwietniu 2001 roku, tak wziąłem, bo to chyba najkrótszy miesiąc, pracowałbym po 8 godzin, za stawkę 28 zł netto, do tego pracowałbym w soboty po 6 godzin, bo tak nie chciałem przesadzać, że do trzeciej zawsze robią, ujednoliciłem 6 godzin dziennie. Wyszło, nie wiem czy będzie widać i czy w dobrą stronę, 5712. Gdybym był operatorem, pracował 160 godzin legal, po prostu etat, w kwietniu, z nadgodzinami w sobotę. 5700, ciut zabrakło, nie? Można by było pokombinować i gdzieś sobie przyciąć, że tak powiem, na używkach albo czymkolwiek. Nie wliczyłem w to dodatku 500+, który jest od państwa na dziecko. To jest odkładane, czyli nie idzie na życie. I pokazałem tym samym, że ja, pracujący jako operator, sam jeden, w tej rodzinie, pracujący normalny etat, nie wyrabiający 300 godzin, byłbym w stanie utrzymać to wszystko. Jedzenie, mieszkanie, co jeszcze jest potrzebne, rachunki, nie? I teraz moja żona pracuje, ale tego tu nie uwzględniłem. Dlaczego? Bo chciałem pokazać, że operatorzy mogą pracować tak, jak my chcemy w postulatach i utrzymać rodzinę. Teraz, jakby operator nie palił, nie pił, no to ten 1000 zł z używek może bardzo chętnie, szybko wykorzystać na ratę kredytu. Nie wliczyłem tu samochodu, bo to też może być tak gdzieś poupychane, czyli my tyle nie palimy. Ale doliczyłem, żebyście się nie czepiali, że niektórzy wydają jakieś pieniądze i im nie styka. Zastanawia mnie, dlaczego cały czas piszecie, że to nie starczy, że to za mało, że stawki powinny być jeszcze wyższe. Stawki, ustalając je, oparliśmy je o minimalną krajową. Jeżeli byście chwilę pomyśleli, to minimalna krajowa jest podnoszona co roku. I ta minimalna krajowa co roku podnoszona zawsze by podnosiła także stawkę. Na Bydgoszcz te 5700 starcza zupełnie. Możecie sobie popatrzeć, jakie to jest duże miasto, ile się tu buduje i takie inne rzeczy. Warszawa, bo pewnie zarzucicie, że w Warszawie wszystko jest droższe, ale w Warszawie są wyższe żurawie.
czyli wchodzą dodatki. I dodatkowo, jeżeli teraz wywalczamy taką stawkę i ona będzie co roku waloryzowana według najniższej krajowej, no to za rok będzie na pewno wyżej, więcej, nie? Drugie, pozwoli to na coś takiego, że operatorzy, którzy teraz dojeżdżają do Warszawy z mniejszych miast, wiosek, owszem, takie inne rzeczy, no to tu możemy dywagować, ale jeżeli ktoś mieszka poza Warszawą, w większym mieście, to w swoim mieście będzie mógł tyle zarobić i nie będzie musiał jechać do Warszawy. Co to spowoduje? Będzie jeszcze mniej operatorów w Warszawie. Stawki up. Pokazuję wam etat. Nikt nie zabrania wam, tak samo i ja, pracować po etacie gdzie indziej. I tu możemy rozsądzać taką rzecz, że niektórzy to są chyba leniwi, bo pracują na żurawiach po 300 godzin, bo im jest wygodnie. Nie chce im się jechać do drugiej pracy, robić czegoś innego gdzieś indziej. Tylko że tu nie odkładają sobie na emeryturę, że tak powiem, bo chcą dziwnych umów. W drugiej pracy składki na emerytalne byłyby wyższe, czyli macie de facto wyższą tą emeryturę, nie? Siedząc w jednej pracy powodujecie degradację tej pracy, czyli nie trzeba dwóch operatorów, tylko wystarczy jeden, który trzepie godziny. Zatem stawki spadają. A tak, idziecie do pracy, robicie swoje 8 i wychodzicie. I wtedy jakość tej pracy i jakość płacy w tym zawodzie jest lepsza. A czy wy sobie później pojedziecie i będziecie dorabiać na taksówce, czy nie wiem, będziecie dowozić cokolwiek, czy znajdziecie sobie jakąkolwiek inną pracę, no to już jest wasze. Najlepszym jeszcze przykładem na to może być Trójmiasto, ogólnie Pomorze, tam się stosuje taką praktykę, że operator po swoich godzinach, jak chce, to może być hakowym. Nikt tak nie zahaczy operatorowi, jak drugi operator. Więc dorobić sobie można, ale nie tym, żeby pracować w jednej pracy tyle godzin, bo to jest bez sensu. I tak już pokazywałem, że rocznie możecie zrobić tylko 416 nadgodzin. Więc to, co teraz robicie, to i tak jest nielegal, bo robicie więcej niż możliwe. I teraz, gdyby wasi pośrednicy mieli kontrolę i sprawdzono by wasze raporty, no to mieliby bardzo dużo zaległych jakby nadgodzin do zapłacenia wam. Cóż jeszcze? Będzie potrzeba zrobienia ankiety, takiej jak robił SOMR u siebie. To koparki, pewnie kojarzycie. I u nas będziemy chcieli to samo zrobić. Na oficjalnej stronie protestu też wystosujemy taką ankietę. Będziemy się starać, żeby ona była anonimowa i będziemy się starać, żeby była jak najszersza. I tu, gdybyście się wypowiedzieli, ile zarabiacie, przy ilu godzinach, na jakiej umowie, w jakim regionie, jaka jest forma tej wypłaty, czy dostajecie minimalną plus pod stołem, jeżeli będzie anonimowo, no to sorry, no nie będą pokazane wasze nazwiska, więc tu możecie, liczymy na waszą uczciwość. Jeżeli chcecie, bo ten film może być teraz taki dziwny i zaraz zaczną się odmienne zdania, piszcie w komentarzach, na co wy wydajecie, że tak powiem, w waszych miastach i dlaczego i jaka może kwota musiałaby wam starczyć na przeżycie. To jest sytuacja, gdy jeden facet pracuje jako operator 160 godzin, normalny etat. A pamiętajcie, że w tym przypadku, gdyby teraz żona zarabiała, to co żona zarabia, styka na kredyt. Jeżeli chcecie, przecież mamy wkład własny, że tak powiem, do mieszkania, żeby wziąć kredyt. Po co trzepać godziny na polskim etacie i psuć zawód, jeżeli można się zdecydować na coś takiego, że jedziemy do Austrii na przykład, czy innego kraju ościennego, gdzie więcej płacą jako operator, na rok. Zobaczcie, ile przywieziecie. Licząc tak pokrótce, tak jak ja mówiłem, tak jak ja wysyłałem do Polski. 2000 euro miesięcznie, to jest 12 miesięcy, to jest 24 tysiące euro. Przemnożcie sobie przez
stawkę, ile się płaci za euro i macie na wkład własny na mieszkanie. Po co psuć zawód w Polsce, jak można na wkład własny uzbierać przez rok za granicą? A to samo, żeby to samo uzbierać w Polsce, trzepiąc godziny, które i tak nie są płatne jako nadgodziny, tylko macie równą stawkę, zajmuje wam dłużej. Spłacanie kredytu. Jeżeli żona wasza, na przykład, najlepszym przykładem by było chyba pokazanie dwójki. Są małżeństwa operatorów. Basia na przykład tak robi, nasza koleżanka. On jest operatorem i ona jest operatorem. I w tym momencie mają razem dychę. Starczy na dzieci, starczy na utrzymanie, starczy na kredyt. Ja nie rozumiem. Moim jakby zamysłem jest to, by tą pracę jakby wyrównać, wyczyścić i stworzyć warunki, w którym ta praca będzie elitarna, będzie widać, że można tutaj zarobić, jest wysoki próg wejścia, czyli szkolenie, że tak powiem, ale to powoduje i te zmiany, które chcemy jakby wprowadzić, powodują, że to jest praca stabilna, bezpieczna i dobrze płatna. Zatem jeżeli ktoś młody, który stoi teraz na rozdrożu, że tak powiem, co będzie robił w życiu, kiedyś się zdecyduje na żurawie i pójdzie w budowlankę i będzie pracował na naszych jakby zasadach, te, które chcemy wywalczyć, to spowoduje to bardzo dużą wymianę pokoleniową na żurawiach, mentalnościową na żurawiach. I to będzie praca, która będzie się opłacała i będzie cool. Teraz, jeżeli my boimy się napływu, bo wtedy, no, jeżeli jesteśmy w Unii, to będzie tak, że będzie do nas napływ emigrantów. Jeżeli to będzie praca tak dobra, to będziecie się bali pewnie, że tyle Ukraińców przyjedzie, że zabiorą wam pracę. Ale mówimy, wyższy próg wejścia, czyli nie ma, że zrobisz sobie na Ukrainie papierki i tu będziesz pracował, tylko trzeba polskich uprawnień, te same warunki. Czyli nie ma, że Ukrainiec zarabia mniej, czy Filipińczyk, czy kogo sobie wymyślicie, tylko zarabia tyle samo, co Polak. I wtedy taki pracodawca polski będzie mógł sobie wybrać, czy on chce obcokrajowca, który ma problemy z językiem, czy chce Polaka. Ale w drugą stronę też będzie chciał wybrać i mógł wybrać. Po co mu fajtpłapa albo alkoholik Polak, skoro może mieć obcokrajowca, który mówi po polsku, i dobrze wykonuje sumiennie swoją pracę. Bardzo bym prosił, jeżeli chcecie, piszcie w komentarzach, ile wam w waszym rejonie potrzeba pieniędzy, wyszczególnijcie to, można. I taka ankieta też będzie właśnie zrobiona na proteście operatorów. Może się mylę, ale może wy źle wydajecie pieniądze, że wam nie starcza. Ja wiem, że też są takie przypadki, kiedy operator jako jedyny żywiciel rodziny ma żonę czy dzieci chore, że tak powiem, i ona nie może pracować, bo się zajmuje dziećmi, ale chcielibyśmy znać skalę tego zjawiska. Czy to jest tak, że jęczą po prostu ci, którzy już nie potrafią powiedzieć, uargumentować tego, że no, stawka jest dobra, ale ja nie chcę tego wykazywać. Może tak jest też. Zapraszam.